Dziś pokażę Wam wieczorną rutynę moich lalek drugich. Tam sobie śpię Laura. A ona tym razem ma wieczorną rutynę. Tu nam się Emelka popłakała. I to są lalki z firmy Zaprzyjężyn. I one są lalkami Babyborn. No to zaczynamy. Lipka. Mam taką samą buteleczkę. Też tak samo się ściąga. To też ma osłonkę. I też piję tak samo. Wypił wszystko. I teraz przyszedł czas na przebieranie. Teraz będziemy karmić Amelkę. Ona ma taką buteleczkę. I się ściąga matki ten. To jest taka osłonka. To jest taki taki coś, co się daje do buźki. Ona to pije. Czekajcie, bo nie wiem, czy to widać. Dobra, widać wszystko. No to pije. No to już wypiła, zostało jej trochę. To teraz będzie przyszedł czas na Filipka. Gdzie mam miastko? Czekajcie. Mam przebierać Filipka. Ale tę wodę, co pokazywałam już wam wcześniej. No to przebieram. Trochę długo to zajmie. Tu ściąganie wszystko takie bluzki. Ładnie. No i jeszcze jak zdążę, no to będzie przebieranie. No, po prostu przewieźć. Tylko jak się zdążą posiusiać. No, w sumie też mogę ich postawić na nocnik. Jeżeli chodzi o pampersy, to ja kupuję im jedynki dla dzieci. To jest najmniejszy rozmiar. A to takie dla nich takie, no, takie jakby specjalne. Takie małe dla lalki Babyborn są trochę drogie. Ta paczka kosztuje dużo, ale w tej paczce jest tylko 5 pampersów, więc dla mnie to się nie opłaca. Więc wolę im kupować takie normalne pampersy dla małych dzieci. No takie śmieszne. Jak już jest gotowy, to teraz przyszedł czas na Amelkę. Będzie Amelka. No, może to długo zająć, bo też to samo, te rozbieranie takie. No plus jeszcze to zakładanie tego strój unicorna, czy tam jednorożca, bo on jest taki jakby za ciasny na nią. Zamówiłam go na AliExpress. Było idealnie tam na lalkę, a u mnie jest trochę, takie trochę za małe, bo i ten, no,
te rzepy, co tam są, to przecież samej szyi jest tak dokładnie nie wypiera. Mam nadzieję, że to wszystko widać. No i o tym właśnie mówiłam, że to jest takie trochę za ciasne. No. I długo mi to czasami zajmuje. No i tu przeszyję się, tak dokładnie mi nie zapina. I emelka też jest już gotowa. Zrobię maluchę. I chyba zdążymy tylko Filipka przelinać, bo emelce nie ściągnę. Będę musiała ściągać to wszystko, ale tego właśnie nie chcę robić, bo by to za długo zajęło. I w tym przebieraniu wszystko. Ściąganie tego strój, później zakładanie znowu. To nam się już popłakała. Czekajcie, nie widać. O, płakała się. Więc tylko Filipka przewiniemy. Zośka, miałam taką kaszką nie kupowaną, tylko robię sama. Dodaję tam mąki, cukru i kaszy manny, ale nie musicie dodawać kaszy manny, tylko ja po prostu sobie tak dodałam do tej kaszki i one to po prostu zjadają, rozpuszczają. Najlepiej to rozpuszczać im tak w wodzie, bo tak to takiej gęstej nie zjedzą, bo im się może coś tam zatkać w tym brzuszku i mogą po prostu się zatkać. O, w tym brzuszku. No to teraz będziemy przewijać pieluszkę Filipkowi. Bo już jestem. Więc postanowiłam, że tylko Filipka będziemy przewijać. Jeżeli się jeszcze nie wysiał, no to mam dla niego tu nutnik. I pomożemy mu się wysiać. Znowu kontekst. No i zdążył się wysiłać, tak? I ten papersy, żeby nie marnować, to daję naczynik, suszę. Jak się wysuszą, nie będzie takiego niczego takiego, takich śladów obrzydliwych. Tak jak mi się kiedyś zdarzyło, no to daję im z powrotem. To posadzam go, żebyście widzieli. Ciskam mu brzuszek. No ja się. I tu już wysiusia na tym. O, tylko. No, nosnik odstawiam. Idę po pampersa. Dobra, mam już pampersa. To będziemy mu zakładać. Założonego. A co teraz z powrotem? A nie, to nie tam. Który to? Nadkurka. Zgubiłam pampersa. A nie, dobra. Boże święty. Co jest? Jaka jak już ja. Zapomniałam, że nie założyłam. A ja szukam burba tu pampersa. No
Amelka i Filipek nie będą spać na tamtym miejscu, gdzie śpią zawsze, bo tam miejsce im zajął mój kot. Już go opisywałam wam, pokazywałam na innym filmiku. On wszędzie lubi spać, to mój kotek. Chodzi nam tam na szafę do mojego brata w pokoju. I śpi tam na górze na szafie. I różnie, w różnych miejscach sobie. I obgryza mojej mamie kwiatka. No i nie tylko takiego jednego, ale też dużo kwiatków obgryza. No to idziemy położyć Amelkę i Filipka. Tu jak mówiłam, że Hermus już zajął im miejsce. Słodziek. Więc położyli do przewijaka po prostu. A tam sobie śpi Laura. Ja tu sobie już leżą. I teraz kocy się tam. Trochę trudno się robić. To jedną ręką. O, tu poprawię, żeby stopy nie było widać. No i mogą sobie spać. To wszystko mam, tu buty są Laura. No, no to na tyle w dzisiejszym odcinku. Pa! Pa!